Dziękuję za przybycie na to wyjątkowe wydarzenie. Nazywam się Karol Czosków i chciałem tylko skromnie przypomnieć, że w wyborach do Sejmu startuję z 7 miejsca z list Konfederacji. Witam również naszego gościa, nieocenionego publicystę, eseistę, autora książek, legendę polskiej prawicy, pana Stanisława Michalkiewicza. Brawo! Tematem dzisiejszej prelekcji będą nadchodzące wybory, a więc tytuł nieprzypadkowy. Czy świat zawali się po wyborach? Zachęcam również do nabywania jeszcze, kto nie kupił, nie nabył książki, do stoiska obok. Dziękuję i oddaję głos naszemu gościowi. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu za zaproszenie, bo to nie tylko do Moniek, ale również do Ełku i do Grajewa. Proszę państwa, czy świat zawali się po wyborach? No nie wiemy. Proszę usiąść. Nie wiemy, czy świat zawali się, w ogóle czy świat się nie skończy po wyborach. No ale to i owo możemy sobie wydedukować. To i owo możemy sobie wydedukować, zwłaszcza jak przyglądamy się kampanii wyborczej, w jakim kierunku kampania wyborcza ewoluuje. Otóż ten kierunek ewolucji jest taki, że kampania wyborcza wyraźnie zmierza do nadania wyborom charakteru plebiscytowego. Mówię o zachowaniu dwóch głównych antagonistów, to znaczy Zjednoczonej Prawicy personifikowanej przez naczelnika państwa Jarosława Kaczyńskiego i przez, ja to nazywam Volksdeutsche Partei, pod wodzą Donalda Tuska. I jedni i drudzy chcą stworzyć wrażenie, jakby te wybory do Sejmu i do Senatu były takim pojedynkiem między tymi dwoma osobami. To nie jest tylko kwestia takiej wzajemnej niechęci, chociaż ona tam niewątpliwie istnieje. Nie, ale chciałbym zwrócić uwagę państwa, że ta wzajemna niechęć być może jest elementem pewnego scenariusza. Dlatego, że jeżeli się przyjrzymy bliżej działalności obydwu antagonistów, to przekonujemy się, że w sprawach naprawdę istotnych dla państwa oni idą ze sobą ręka w rękę. Do czego właściwie Polska się w tym traktacie zobowiązała? No ale jeżeli premier rządu Donald Tusk podpisał go bez czytania, to jestem pewien, że przynajmniej większość posłów, którzy 1 kwietnia 2008 roku głosowali za ustawą upoważniającą prezydenta do ratyfikacji tego traktatu, też go nie czytała. No to trudno wymagać od prezydenta Lecha Kaczyńskiego, żeby on go przeczytał. W rezultacie nikt właściwie dokładnie nie wie, do czego Polska się zobowiązała, a do czego nie. No i w rezultacie mamy taką sytuację, kiedy nie wiemy, czy Polska jest słusznie karana karami finansowymi, czy niesłusznie. No nie wiemy też, czy jakie konsekwencje Unia Europejska, Komisja Europejska wyciągnie wobec Polski, jeżeli pan minister Rau teraz udzieli na ultimatum przedstawione Polsce odpowiedzi wymijającej. To znaczy Komisja Europejska zażądała udzielenia wyjaśnień w ciągu 3 dni, wyjaśnień na temat afery wizowej. No ale co tu wyjaśniać, jak pan minister Rau, minister spraw zagranicznych, powiedział publicznie w Nowym Jorku, że żadnej afery nie ma. No i co będzie, jak on tak powie, że żadnej afery nie ma, w związku z tym nie ma niczego do wyjaśnienia, co Komisja Europejska zrobi? Od 1993 roku, kiedy to wszedł w życie traktat z Maastricht, który w sposób zasadniczy zmienił funkcjonowanie wspólnot europejskich. O ile przed wejściem w życie traktatu z Maastricht wspólnoty europejskie, bo Unii jeszcze nie było wtedy, funkcjonowały w formule konfederacji, no właśnie konfederacji, czyli związku państw, to traktat z Maastricht to zmienił. I od
wejścia w życie tego traktatu, Wspólnoty Europejskie, a teraz Unia Europejska, funkcjonuje w formule federacji, czyli państwa związkowego. A części państwa związkowego, części składowe państwa związkowego nie są suwerenne. Przeciwnie, one nie są nawet niepodległe do końca, dlatego że podlegają władzom tego państwa, którego część składową stanowią. Tak jest, każde wybory od 30 lat mają właśnie taki charakter plebiscytowy. Nie dlatego, że to wynika z jakiejś logiki, tylko że obydwie antagonistyczne strony nadają kampanii wyborczej taki charakter. I ludzie myślą, że no nie ma innego wyjścia, właściwie trzeba wybrać albo, znaczy między dżumą i tyfusem, i właściwie co z tego wynika? Że przy pozorach takiej zażartej walki między sobą na śmierć i życie, obydwaj antagoniści realizują ten sam interes polityczny, żeby ani z jednej, ani z drugiej strony nie pojawiła się żadna alternatywa polityczna. Żadna alternatywa polityczna. I tu mają taki wspólny interes jedni i drudzy. Jaki jest rezultat? Otóż te wszystkie ugrupowania, a te dwa główne, to najbardziej tam skaczą sobie do oczu, sprawiają wrażenie, że jedno drugie by utopiło w łyżce wody. Ale proszę zwrócić uwagę, że wszystkie zgodnie ponad podziałami, wszystkie zgodnie ujadają na Konfederację. Gdybym ja nawet o Konfederacji nic nie wiedział, to na widok tego, że wszyscy zgodnie ponad podziałami na Konfederację ujadają, to zaraz obudziłoby to we mnie taki odruch sympatii do tej formacji. Nawet bym nic nie wiedział, bo widząc, kto ją krytykuje, że wszyscy ponad podziałami, to musi to być jakaś ważna przyczyna. Po pana Szymona Hołowni na gruncie polskim jest pan Michał Kobosko. On się trzyma w cieniu, czasami z tego cienia wychodzi, ale kto to jest pan Michał Kobosko? Otóż on, zanim został impresario pana Szymona Hołowni tutaj na terenie Polski, był członkiem takiego bardzo wpływowego waszyngtońskiego think tanku Rada Atlantycka. Do Rady Atlantyckiej tam wchodzą ważni generałowie z Pentagonu, ważni funkcjonariusze bezpieki amerykańskiej, Goldmany Sachsy, no i jeszcze Daniel Fried tam jako ekspert jest, no i pan Kobosko. I pan Kobosko wśród tych tuzów tam. Jak on tam się znalazł, to nie wiem, ale się znalazł. Na tydzień przed powrotem do Polski, gdzie zajął się, że tak powiem, impresariowaniem pana Szymona Hołowni, zrezygnował z udziału w tym think tanku. No to zbytnia ostentacja by była. No ale pan Szymon Hołownia. Z tym, że nie ma, na razie nie ma żadnego powodu, żeby tutaj jakąś Amerykanie rewolucję w Polsce robili. Dlatego, że rząd dobrej zmiany nie tylko spełnia wszystkie ich życzenia, ale nawet je odgaduje. Nawet je odgaduje. No nie zawsze się to udaje, bo podam przykład. Państwo zresztą pamiętacie, jak pan prezydent Duda podpisał w podskokach ustawę o utworzeniu tej nadzwyczajnej komisji do badania ruskich wpływów w polskiej polityce. Myślał, że zostanie tam pochwalony przez naszego najważniejszego sojusznika, który tam poklepie, doda, maladiec. A tu nie! Taka nieprzyjemna niespodzianka. Pan ambasador Brzeziński w imieniu swojego rządu wyraził zaniepokojenie tą ustawą. Przecież nie dlatego, żeby rząd Stanów Zjednoczonych był przeciwny badaniu ruskich wpływów w naszej polityce, o których się doskonale orientuje zresztą, tylko że pan prezydent Duda najwyraźniej dopuścił się samowolki. Podpisał tę ustawę bez pytania o pozwolenie.
Pan Błaszczak kupuje wszystko, co mu tam zaoferują, nie targuje się. Polska się zadłuża na astronomiczne sumy. No, nie wiadomo, jak to będzie dalej, no ale na razie wszyscy są szczęśliwi. Proszę Państwa, jaki może być wynik wyborów? No już tak mówiłem, że prawdopodobnie wybory będą wygrane. Prawdopodobnie wybory będą wygrane, ale dotychczasowe sondaże pokazują, że wynik może być taki, bo to im bliżej daty wyborów, tym te sondaże będą bardziej takie wiarygodne, bo tam te biura badania opinii publicznej też muszą dbać o swoją reputację, bo inaczej nikt nie zamówił u nich tam żadnej prognozy. No to na razie sondaże pokazują, że Prawo i Sprawiedliwość uzyska najlepszy wynik wyborczy, ale niewystarczający do samodzielnego utworzenia rządu. Dzisiejszy sondaż pokazuje, że Prawo i Sprawiedliwość rzeczywiście najlepszy wynik wyborczy uzyska, ale wprowadzi tylko 202 posłów. Natomiast zdolność do samodzielnego utworzenia rządu wymaga posiadania większości, przynajmniej większości bezwzględnej, to znaczy 50% plus 1, czyli 231 posłów. No to jeszcze brakuje. Ja zadam jedno pytanie. Jako człowiek tu interesowny, jako przedstawiciel Konfederacji, czy tak jak to było w przypadku prezydenta Trumpa, że po wygraniu dowiaduje się od generałów pewne rzeczy i staje pod ścianą, tak? Czyli obiecuje, a później widzi, że nie może pewnych rzeczy wykonać. I w naszym programie też mamy dużo jakby tematów, które dzisiaj proponujemy ludziom, ale po wygranych wyborach, przykładowo takich zakładamy teoretycznie Konfederacji, też byśmy stanęli pod tą ścianą i okazało się, że czegoś nie można zrobić, co wydawało się, że w kampanii możemy powiedzieć. No, proszę pana, dlatego ja uważam, że dlatego w sprawach takiej propagandy przedwyborczej trzeba zachować powściągliwość i poczucie rzeczywistości. Ale Konfederacji taka sytuacja nie grozi. Dlatego, że Konfederacji może grozić co innego. Nie, to nie złośliwie to mówię, tylko po prostu no taka jest sytuacja. Konfederacji może zagrozić co innego. Część posłów, tam z tych 40, którzy będą, mogą ulec pokusie odgrywania roli dygnitarzy państwowych. Moim zdaniem byłby to straszliwy błąd. Straszliwy błąd. Czar by prysnął w jednej chwili. Nie znaczy to wcale, że Konfederacja musi abdykować, że tak powiem, z uprawiania polityki. Zwłaszcza przy rządzie, który dysponuje w Sejmie bardzo niewielką, który balansuje na granicy większości parlamentarnej.